To był powiew wielkiego świata w Kraśniku. Wzorem miast Europy, zakochanych w pchlich targach i kiermaszach, Kraśnik także zorganizował jarmark bożonarodzeniowy. W dniach 20, 21 i 22 grudnia w Kramikach na rynku Starego Miasta handlarze i rękodzielnicy prezentowali nierozerwalnie kojarzące się ze świętami produkty i towary. Stroiki, bombki, obrusy, sianko, ceramikę, cieplutkie kapcie czy niebanalną szydełkowaną biżuterię. Oczywiście wszystkiego można było dotknąć, posmakować czy też kupić. Na stoiskach mnogość. Obok świątecznych dekoracji nie zabrakło także świątecznych świątków. Tak, świątki są świąteczne, no większość to jest właśnie rzeźb ludowych, jak świątki, a także mamy również stroiki oraz aniołki z masy solnej. To jest taki pomysł na nudę w domu i człowiek rzeźbi jakieś takie różne rzeczy. Rzeźbi się ogólnie w drzewie lipowym. A także czasem się rzeźbi w innym drzewie, ale to już pod szczególne zamówienia. No, najczęściej rzeźbione to są kapele pięciu muzykantów, a także Jezusy Frasobliwe. Nie zabrakło oczywiście bożonarodzeniowych przysmaków, pierników, pierogów, barszczu i grzanego wina, którego można było się napić na miejscu, bez grzechu, bo to przecież grzane, bożonarodzeniowe wino z przyprawami, które ma rozgrzać w zimowy czas i które ma przenieść nas na słoneczne stoki winnic. A jak wspominamy, święta sprzed lat? Teraz nie ma w domu tej słomy, co kiedyś się dzieci bawiły, słoma była, przynosiło się do domu słomę właśnie. No to taka była tradycja, że w Wigilię przynosiło się do domu słone, tatuś przynosił słomę, snopek zboża, to nazywał się król, na tym się stawało opłatek, a teraz opłatek na sianku, na talerzyku leży na stole. Poza tym wszystko tak jest normalnie. I śledź, i kapusta, i kartofle z olejem, jak to się mówi, że karp koniecznie musi też być. Czyli potrawy bardzo się nie zmieniły? Potrawy się raczej nie zmieniły. Potrawy są te same. Susz, właśnie kompot z suszu to bardzo dobrze wpływa na trawienie, bo przecież tak się je kluski z makiem i racuchy później są. Także to nie przeszkadza. To był świetny czas dla spóźnialskich, którzy mogli uzupełnić w ostatniej chwili listę przedświątecznych zakupów, ale także poszukiwaczy oryginalnych prezentów od serca. Poza tym chata się bieliło, teraz są wszystko malowane, za obrazami się wkładało świerczynę taką, no, za obrazy. Teraz wszystko już nowocześnie i szybko, za pogonią, a takie o, tradycyjnie ręcznie robione są te bombki dekorowane. Kraśnicki rynek Starego Miasta zamienił się w miejsce ciepłe, serdeczne, pełne prezentów, niespodzianek, prześlicznych prezentów i przepysznych potraw. Przez 3 dni rozbrzmiewała tu świąteczna muzyka. Finałem kraśnickiego jarmarku bożonarodzeniowego była miejska wigilia, ukraszona występami. Na scenie swój kunszt wokalny prezentowały dzieci, młodzież i dorośli. Występy rozpoczął jak zawsze zespół wokalny Jubilat z Centrum Kultury i Promocji. Stroiki, bombki, świąteczne prezenty, Mikołaj, kolędy, wszystko to tworzyło niepowtarzalny klimat świąt Bożego Narodzenia. Scena rozbrzmiewała muzyką, rynek zapełniał się gośćmi, a kolędy przypominały nam, że Boże Narodzenie jest już tuż, tuż i nawet brak śniegu nie zmącił stworzonej atmosfery. I chociaż śnieg nie padał, to piosenek o białym puchu nie zabrakło. W scenie zaprezentowała się także Julia Chmielarska.
radość, kolędy, życzenia i ciepło płynące prosto z serca. Taki był Kraśnicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Kulminacją tych kilku dni była miejska wigilia. Od kilku lat na rynku Starego Miasta spotykają się mieszkańcy, aby przełamać się opłatkiem, aby złożyć sobie życzenia, aby być kraśnicką rodziną. Na tegorocznej wigilii życzenia złożył Wojciech Wilk, burmistrz miasta Kraśnik. Za kilkadziesiąt godzin będziemy wypatrywać pierwszej gwiazdy. Zasiądziemy do wigilijnych stołów, będziemy składać sobie życzenia, dzielić się opłatkiem, śpiewać kolędy. Zasiądziemy w gronie rodziny, w gronie znajomych, będziemy cieszyć się, będziemy się radować, że narodziło się dzieciątko Jezus. Natomiast dzisiaj spotykamy się również w gronie rodzinnym, bo mieszkańcy Kraśnika stanowią rodzinę. Cieszę się, że dzisiaj przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i tutaj jesteście. A jest z nami również ksiądz dziekan Jerzy Zamorski, którego bardzo serdecznie zapraszam na scenę. Jest z nami pan poseł Kazimierz Choma, którego bardzo serdecznie witam i zapraszam na scenę. Jest pani radna Anna Baluch, pani radna wojewódzka, ale dzisiaj reprezentuje pana marszałka Jarosława Stawiarskiego. Jest z nami pan starosta Andrzej Rola, którego również zapraszam. Są z nami radni miejscy, radni powiatowi. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie tutaj na scenę. Będzie okazja, żeby złożyć życzenia, połamać się z mieszkańcami Kraśnika opłatkiem. Szanowni Państwo, Boże Narodzenie to jest taki czas szczególny, to czas błogosławiony, to czas ważny dla każdego z nas. To jest czas, kiedy składamy sobie życzenia. I ja dzisiaj na początku chciałbym życzyć, żeby wszystkie życzenia, które dzisiaj Państwo usłyszą ode mnie, od naszych gości, te wszystkie życzenia, które będziecie sobie składać, się sprawdziły przynajmniej w 90%. Zazwyczaj to są dobre życzenia, składamy sobie dużo zdrowia, dużo radości, dużo miłości. I ja tego Państwu z całego serca życzę. Życzę Państwu, aby te święta były błogosławione, aby były spędzone w rodzinnej atmosferze, w gronie znajomych, w gronie rodziny, w gronie przyjaciół, aby były pełne uśmiechu, aby były takim czasem naładowania akumulatorów, jak niektórzy mówią, bo święta to również czas radości, ale również pewnej zadumy i snucia planów na przyszłość, bo za chwilę 2020 rok. Szanowni Państwo, zdrowych, spokojnych, radosnych świąt. Szukajmy tego, co nas łączy, odrzucajmy podziały, wspólnie działajmy dla dobra naszego miasta, dla mieszkańców tego miasta, wspólnie działajmy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Szanowni Państwo, zdrowych, spokojnych, radosnych świąt dla Państwa. Wszystkiego dobrego. Moi kochani, czas na życzenia. Chciałbym powtórzyć za świętą Matką Teresą pewnie znane nam wielu słowa, jakże piękne, wyrażające treść Bożego Narodzenia. Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, wtedy zawsze jest Boże Narodzenie. Życzę Wam, moi drodzy, aby każdego dnia było w Waszym życiu Boże Narodzenie. Abyście potrafili cieszyć się tym dobrem, które przynosi
Jezus Chrystus, małe dziecię, Zbawiciel świata, i abyście także potrafili dzielić się tym dobrem z innymi. A nowy rok niech będzie pełen dostatku, radości i spokoju, abyśmy mogli doczekać przyszłego roku, jak to kiedyś mówiono, Dosiego roku. Pani Dosia dożyła 100 lat. Życzmy sobie więc Dosiego roku. A teraz za chwilę w duchu miłości, przebaczenia przełamiemy się opłatkiem, chlebem miłości, otwierając nasze serca w miłości wzajemnej, otwierając je na przyjście Pana. Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten czas i za Twoje dary. Prosimy Cię, pobłogosław ten chleb, opłatek, którym będziemy się dzielić w duchu miłości i nadziei. Przez Chrystusa, Pana naszego. Kraśnicki jarmark bożonarodzeniowy, zakończony miejską wigilią. Piękny czas na rynku Starego Miasta w Kraśniku. W te święta wszystkim mieszkańcom życzymy wszystkiego tego, co najlepsze. Dużo zdrowia, szczęścia, rodzinnego ciepła, obfitości, pogody ducha i wielu innych miłych i sympatycznych rzeczy. Niech przychodzący Chrystus obdarza nas radością, miłością i pokojem. Niech nowy, 2020 rok będzie rokiem dobrobytu i szczęścia. Lulajże!